Cześć wszystkim, znowu Płynę 7, dalszy ciąg Arkanum. Zabieramy się z Tarantu, jedziemy w końcu do Drenholm. Chyba w końcu załatwimy wszystkie sprawy w tym mieście. Więc wszystkie mam na myśli wszystkie. Nie tak jak wszystkie, tak jak ostatnim razem. No i dobra. A, kocioł, kocioł. To jest właśnie kocioł. Całkowicie zapomniałem o nim. Chyba po Drenholmie będziemy musieli zajść również do kotła i tam pozałatwić sprawy. Zresztą pan Wilksby już nas prosił o to. A pan Wilksby to całkiem światły człowiek, więc spełnimy jego prośbę. Go zabijamy parę niedźwiedzi po drodze. Bo niedźwiedzie są złe. Są albo złe, albo martwe. Tam akurat te postanowiły, że będą martwe. Miło z ich strony, bardzo miło. Ale dobra. W sumie patrzyłem, że mam niepełne HP. Ktoś ma jeszcze ma niepełne HP. Virgil, zatrzymaj. Pies... Dobra. Idziemy dalej. O, brunet... Niedźwiedź i grizzly. One są niebezpieczne. Zwłaszcza na początku gry. Czasami się zdarzy... Raz mi się zdarzyło, że spotkałem takiego w drodze do Tarantu z zamglonych wzgórz. No i... Nieborak ubił mi Virgila. Dosyć spektakularny sposób. Ważne szczury wychodzą tak na powierzchnię. Były odważne, teraz są martwe. No cóż, alegoria życia. Czekajmy do rana. Aj, dobra. Czego by tu zacząć? Może zaczniemy od tej całej pani wojownik. Ona chyba była tutaj. Ta. Pozdrowienia, Liano. Masz chwilę? Liano, przynoszę nowiny o Maksymilianie. O mój Boże! Maksymilian? Nawet nie marzyliśmy, że on jeszcze żyje. Gdzie? Gdzie on jest? Jest na Wyspie Rozpaczy. Ta... Dziękuję ci, przyjacielu. Ojciec byłby taki szczęśliwy. Bez końca opowiadał o Maksymilianie, mówiąc o ile silniejsza byłaby Kampria, gdyby zajął on należne mu miejsce na tronie. Może to mogłoby dojść do skutku. Odejdę i wrócę z prawdziwym królem. Żywię taką nadzieję. Żegnaj, Lianno. Żegnaj, Lianno. Powodzenia w podróży. Kiedy tylko się ruszysz. Okej. Okay. Na pewno się kiedyś ruszy. Z pewnością. To jest bez najmniejszych wątpliwości. Okej, okay. Tutaj mamy pana, z którym pogadamy później. Ale najpierw załatwimy mniej, powiedzmy to, utarczliwe sprawy. Mam złe wieści. Twoja córka zginęła w drodze do księcia. Oto jej amulet. Zatrzymaj ten amulet. Nie chcę go. Moja córka, moja jedyna następczyni. Jak to się stało? Statek roztrzaskał się. Zginęła cała załoga. A, to trochę złota. Dziękuję. A teraz proszę, zostaw mnie. Okej, okay, pójdę już. Jest chyba jakaś opcja, jeżeli jest się złym. Nie wiem dokładnie jak to działa. Nigdy tego nie robiłem, ale chyba można go oszukać i powiedzieć, że to książę Caladon ją zamordował. I wtedy on powinien zlecić nam również zabicie monarchy Caladonu. O, jaka skrzynia. Jakieś techniczne trybiki, śrybiki. Szukam jednej pani, która mieszka gdzieś tutaj. I od której... coś chcemy pogadać.
Gdzieś tutaj mieszka, ale nigdy nie potrafię jej znaleźć. Taka starsza, miła pani. Może tutaj mieszka? Nie, tutaj nikt nie mieszka. A tutaj? Chyba to ona. Czy mogę w czymkolwiek pomóc? Nie chcę cię obciążać nieznanymi moimi kłopotami. A, proszę opowiedz mi o nich, może uda mi się pomóc. Skradziono mi pamiątkę rodzinną, srebrny pierścień, który należał do mojej babki. Czy podejrzewasz kogoś, kto mógł ukraść? Nie widziałam go już całe lata, bałem się, że odejdę z tego świata, zanim ponownie w niego ujrzę. Kiedy ostatni raz widziałaś ten pierścień? Powierzyłam go mojemu synowi, zanim umarł. Kiedy umarł? 20 lat temu. On i jego ojciec byli ofiarami zarazy, od tego czasu żyję samotnie. Z kim jeszcze mogę porozmawiać o twoim synu? Zanim mój syn umarł, przyjaźnił się z nim niejaki Archibald. Jak mogę odnaleźć tego Archibalda? Z tego co pamiętam, mieszka gdzieś blisko doków. Porozmawiam z nim, może będzie coś wiedział. Dziękuję ci, wrócę niebawem. Heroiczna misja odzyskania skradzionego srebrnego pierścienia. Podejmiemy się tego, ponieważ czemu by nie? Ponieważ czemu by nie? To dobre hasło na dziś. A rzekomy Archibald mieszka chyba tutaj. Uroczy domek, ale on tutaj nie mieszka. Może tutaj? Nie. Jane Styles. Z nią już gadaliśmy. To może gdzieś tutaj. On jest chyba rybakiem, ten Archibald. Gdzieś on tutaj jest, zaraz go znajdziemy. Gdzie jesteś, Archibald? Nie. Chyba on jest Archibald. Czy mogę zapytać, kim pan jest? Jestem Archibald. I co z tego? Gladys mnie przysyła. Myślę, że możesz coś wiedzieć o jej pierścieniu. Gladys? Powiedz tej starej wiedźmy, że nigdy nie oddam jej pierścienia. Nigdy. Jeżeli jeszcze raz tu przyjdziesz, naślę na ciebie mojego syna, Bernarda. Nie wierzę, że mógłbyś być taki okrutny dla starszej pani. Natychmiast opuść mój dom, albo wezwę mojego syna, Bernarda. Słyszysz? No już dobrze, dobrze. Niemiły pan. Dobra, zapytajmy się tej Gladys. Co, o co chodzi? Ale wiecie co? Nie, nie, nie. Mam inny pomysł. Mamy punkty. Mamy dużo punktów szczęścia, więc krytyczne kradzieży. Okej. I co my tu mamy? Ta... Żeby ukraść komuś coś, co nosi na ręku, to trzeba naprawdę krytycznego sukcesu w kradzieży. Gdybyśmy to chcieli zrobić bez punktów szczęścia, trzeba by mieć naprawdę dużo punktów kradzieży, żeby coś takiego osiągnąć. Ale dobra, pójdźmy do tej starej wiedźmy. I powiedzmy, i zapytajmy się, o co chodzi z tym pierścieniem. Dało mi się odnaleźć twój pierścień. Tak? Jak ci się dał znaleźć? Archibald dał mi go. Tak? Rozumiem, no cóż, dziękuję. Czy mogę go dostać? Dobra, oczywiście, oto on. Dziękuję za fatygę. Miło mi. No cóż. Nie wyjaśniła nam, o co chodzi z tym pierścieniem. Chyba chodzi o to, że to jest jakaś lokalna gra. Gladys. Archibald i Gladys chyba byli kiedyś jakimiś kochankami, czy coś. W każdym razie teraz Gladys wszystkich nowo przybyłych do miasta, tak powiedzmy to, napuszczam na taką gierkę, że każe zabrać ten pierścień Archibaldowi. Ale dobra, mniejsza o to. Zagadajmy z kapitanem straży. Baczność, panie, stoisz przed obliczem Sir Grika Stouta, kapitana Derholmskiej Straży, mistrza walki wręcz. Chciałbyś coś powiedzieć, obywatelu? Sir Gariku, twoja biegłość w walce wręcz słynna jest w całym Arkanum. Tak, jestem mistrzem walki wręcz i nie mam sobie równych, jako iż nikomu jeszcze nie dało mi się pokonać.
O co chodzi? Uczynisz ze mnie takiego mistrza, jakim sam jesteś? Dysponujesz pełnymi umiejętnościami i wątpię jednak, czy kiedykolwiek choć zbliżył się one do moich. Jeżeli naprawdę szukasz możliwości treningu, mam dla ciebie zadanie, które sprawdzi poziom twoich umiejętności. Słucham, co to za zadanie? Sprawa dotyczy mojej ukochanej Lady Trueli. To niezwykle piękna, zdrowna i delikatna kobieta. Niestety wyzwano mnie na pojedynek, którego miała nieszczęście być świadkiem. Mocno poturbowałem mego przeciwnika i obawiam się, że taka dawka przemocy, jaką ujrzała, mogła zadać cios jej wrażliwej naturze. Co stało się jej później? Rzuciła się w paniczny uciekły. Ruszyłem za nią, by ją porozmawiać, nieco uspokoić, kiedy jednak zorientowałem się, dokąd się udała, było już za późno, otaczała grupka gyrdolurów. Wolałem się nie ujawniać, żeby nie pogarszać sytuacji, nie prowokować bestii. Okej, gyrdolury, a cóż to? Okropnie i wyjątkowo groźne bestie wyszukują słabych i rozchławionych emocjonalnie, by żywić się ich strachem. Ich ofiary przebywają w stanie emocjonalnej agonii, przypominającej trans, czasami przez kilka miesięcy, nim w końcu umrą. Gyrdolury najczęściej grupa zapewnia swym ofiarom podstawowe wyżywienie, aby mogły długo żyć, karmić się ich strachem. Dlaczego sam jej nie uratowałeś? Boję się, że moja obecność może jeszcze pogorszyć stan Lady Drueli, spychając jej świadomość w głębsze otchłanie oszalałego umysłu. To mogłoby strasznie rozcieczyć gyrdolury. Mogłoby je wtedy wyrządzić poważną krzywdę. Rozumiem, co mam więc zrobić? Po pierwsze, musisz zabić wszystkie bestie. No, co potem? Potem zaś musisz porozmawiać z Lady Drueli. Powiedz jej o tym, jak bardzo pragnę ją poślubić. Niech wie, jak bardzo mi przykro z tego powodu, iż musiała oglądać to brutalne zajście. Powiedz jej, że chcę jej złożyć pewną propozycję. Propozycją? W wyniku tej walki mój przeciwnik Atkin Chambers został bardzo poważnych obrażeń i stracił wzrok. Mieszka teraz na peryferiach Stillwater, gdzie do szczętu zdziwaczał. Lady Druella go znała i bardzo przejęła się jego losem. Powiedz jej, że znalazłem sposób na leczenie jego ślepoty. Znalazłem śle, który jest w stanie uleczyć ślepotę? Tak, zdobyłem magiczną miksturę, która, gdy ją się wypije, eliminuje ślepotę. Jak się pewnie domyślasz, nie było to łatwe zadanie, by pokazać mojej kochanej, jakim ją darzę względami, chcę ją ofiarować Atkinowi, jeśli ona wyrazi zgodę. Co rozumiesz przez jeśli wyrazi zgodę? Proszę jedynie o jej rękę, to wszystko musi po prostu wrócić do mnie i przystać na to, co proszę, a dopilnuję, by Atkin stał się taki, jakim był dawniej. Co ty na to? Podejmiesz tego wyzwania? Umowa stoi. Gdzie mogę ją znaleźć? Świetnie, wskażę ci to miejsce na mapie. Teraz ruszaj i sprowadź ją do mnie. Już nie mogę się doczekać chwili, gdy w końcu będzie moja. Bla, 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 bla. Tak. Więc znalazł lek na ślepotę Chambersa. Ale musimy pograć trochę w jego grę, jeżeli chcemy ją odzyskać, ten lek. Oczywiście nie zamierzam zdradzać Atkina i tak zamierzam go zabić, ale najpierw przydałoby się zdobyć ten lek. Okej, dobra. Więcej ludzi, którzy chętnie nam pomogą z powodu tego, że... Okej, ktoś nas zaczepił, bardzo niemiło. Może tym razem nie będziemy udawać niedoidów. Ale powiemy coś... O, sugeruję, żebyś mnie przeprosił. Przepraszać? Takiego herlaka? Co ty dopiero śmiesz? No, myślę, że zostaniesz to nas czekać. Śmierć nadchodzi, głupcze. Chyba się obrazili ludzie. Ale go śmiał złoto. Chyba nikt się od nas nie obraził. Okej, tylko barman nie chce z nami gadać. Może jak przeczekamy dzień, to może się ten... odobrazi. Zobaczymy. Chyba nie.
No nic, trudno. Wrócimy do niego może później. Dobra. Damy mu te 10 monet, czemu by nie? Dobra. Może jak wrócimy później, to się odobrazi, ponieważ chciałem coś, o coś się niego zapytać. A tym razem ruszajmy do Lady Trueli na misję ratunkową. Okej. Nie wiem za bardzo co te... Co te bestie potrafią? Więc na wszelki wypadek. Tarcza ochronna. Nie wyglądają zbyt poważnie. Potrafią zadać parę punktów obrażeń. A, Lady Duella też się dołączyła do walki. Dobra. Neutralność, dobra. Czy one coś miały przy sobie? Nie. Ktoś upuścił broń, ale zaraz się o tym przekonamy. Lady Duello, jesteś wolna, jestem tu, by cię uratować. Nikt nie może wydobyć mnie z otchłani rozpaczy, mój kochany nie żyje. Był dzielnym i dobrym, przystojnym mężczyzną. Znał się Atkin Chambers, a teraz nie żyje. A, gdybym mogła do niego dołączyć. Myślisz, że Atkin Chambers nie żyje? Zapewniam cię, że tak nie jest. Żywy? Żywy! Atkin żyje! Ale jak to możliwe? Widziałam, jak otrzymał ranę. Upadł na ziemię. Krew była wszędzie. Rana nie była śmiertelna, droga pani. I co dalej? Co się z nim stało? Powiedz mi. Po tym, jak Atkin się poddał, Sir Garrick oślepił go w szale zazdrości. Ta wstrętna, ohydna bestia. Wiedziałem, że Sir Garrick nie ma za grosz honoru. Jakoś się cieszę na wieść, że Atkin żyje. Jednak moje serce krwawi z powodu jego utraty wzroku. Czy wiesz, jak na niego wpłynęło? Jest zgorzkniał i szalony. Żyje w odosobnieniu. A, Atkin z pewnością wini również mnie. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nieprawda, Atkin prosił mnie o odnalezienie ciebie. Rozmawiałeś z Atkinem? Naprawdę, rozmawiałeś z Atkinem? Tak. I co się z nim dzieje po tym, co się stało? Jest bardzo zgorzkniała. Zemsta jest jedynym celem jego życia. To dlatego cię tu przysłał? Chce się zemścić na mnie? Nie chcę cię skrzywdzić. Moim zadaniem jest zabić Garricka. Czemu tego nie zrobiłeś? Czemu marnujesz czas na rozmowę ze mną? Idź pozbyć się tej bestii jak najszybciej. Zgadzam się z Atkinem. On nie zasługuje na to, by żyć. Jest coś, co muszę zdobyć od Sir Garricka, zanim go zabiją. Cóż to może być od niego, jak chcesz? Szkolenia. Chcę dorównać mu w walce, ale potrzebuję twojej pomocy. A co ma to wspólnego ze mną? Ceną za mój trening jest twoja ręka. Ręki! Ha, to by dopiero było, gdyby z własnej woli oddała się takiemu barbarzyńcy. Ten samozwańczy ser jest niczym więcej niż lubieżnym, prymitywnym hamem. Ma w swoim posiadaniu miksturę, która przywróci Atkinowi wzrok. Całkowicie? Przywróci wzrok odebrany ostrzem miecza? To jest potężna magia. Szantaż! Wymyślił pana, aby szantaże zmusić mnie do małżeństwa. Czy zbrodni tej bestii rzeczywiście nie będzie końca? Posiągnij swój gniew, moja pani. Mam jeszcze inną propozycję. Co proponujesz? Teraz słuchaj uważnie. Jeżeli zgodzisz się na małżeństwo z Garrickiem, ja zdobędę leczniczą miksturę dla Atkina, a wtedy Garrick wytrenuje mnie na godnego siebie przeciwnika. Wtedy zabiję Sir Garricka. Ależ to jest wspaniały plan. Atkin odzyska wzrok, a my pozbędziemy się Sir Garricka raz na zawsze. Ale czemu miałbyś to robić? Jesteś obcą osobą. Powiedzmy, że mam swoje powody. Więc twoje powody są samolubne. Lubię, gdy sprawiedliwości stanie się zadość. Umowa? A więc zgoda.
Chodźmy więc. Chcę jak najszybciej ukrócić cierpienia Atkina. Okej, zabiorę cię do Ser Garrika. Okej, dołączyła do naszej drużyny. Kto to jest? Kto to jest? Raven. Wziąłeś jakąś broń. Katanę. Skąd masz czy to możliwe, że mi katana podczas walki upadła? Najwidoczniej. To musiała być jakaś czarnoksiężka Maria. Magia. Że takiemu świetnemu wojownikowi jak mi wypadła broń podczas walki. Zdecydowanie. Okej. W następnym odcinku zabierzemy Lady Druelle do Ser Stauta, jakby to ma nie było. No i będziemy musieli się z nim pojedynkować. No może nie będzie to tyle pojedynek, ale zwykła walka. No wow, ona rzeczywiście jest ładna. Wow, nad się coś zna, nad perswazji i leczeniu. Jakoś magię również zna. Ta leczniczą. Ta wartościowa żona. Ale dobra, to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, cześć.